Tysiące graczy, wysokie wygrane i natychmiastowe wypłaty. Bierz udział w turniejach na bet.pl. Link w opisie. Siemanko, z tej strony Nexem, witam się z wami serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Rocket League, a dzisiaj jest ze mną Dev. Siema. I jak witam. Już dawno nie było Rocket League na moim kanale, postanowiliśmy sobie rozegrać dwa, trzy meczyki, zobaczymy jeszcze ile to będzie, 2 na 2 po prostu. No i w sumie w skrócie to tyle, jeszcze teraz mam do was prośbę, dajcie znać w komentarzu jak wygląda sytuacja z audio, ponieważ nagrywamy audio w lekko eksperymentalny sposób, ale mam nadzieję, że będzie tak czy siak dobrze, więc dajcie znać w komentarzu, no po prostu jak się prezentuje audio. I tyle, lecimy. Także moi drodzy, zaczynamy pierwszy mecz, oczywiście ja jestem z Devem, gramy sobie w drużynie czerwono-pomarańczowych. Dev, ty lecisz w takim razie. Okej, okay. Mówisz i masz. Strzał na bramkę. No nie. Kurde, prawie. O, dobra, jestem z tyłu jak coś. Ja się ładnie minąłem z piłką za to. To było takie piękne rozpoczęcie tego odcinka, tak. Stary. Pięknie, to ja tak zawsze rozpoczynam, więc. Kurde, chyba mi się nie podoba to autko. Takie średnie jest. A mi się bardzo podoba. O, pocisnę sobie i strzelę bramkę. Pyk. Strzeliłeś? Tak, no, strzeliłem bramkę. Dobra. Nie wiedziałem, czy to będzie, bo ja zniszczyłem jednego ziomka, on zniszczył mnie i tak troszeczkę... No troszkę cię zniszczył, ale tutaj... Pa, jak pięknie to wykończył chłopak. Sam się pochwalił. Ważne, że go puknąłem i odleciał troszeczkę na bok, więc... Ty lecisz, czy ja? Ja lecę. Dobra. Wow. Pięknie. No nie do końca, bo tak poleciało na naszą połowę trochę. Dawidzie, twoja piłeczka. Ładnie, Dawidzie. Ogólnie rzecz biorąc, gramy rankedy. To tak teraz mogę zaznaczyć, że gramy sobie rankeda, żeby nie było. 2 na 2 oczywiście. Ja tutaj mam chyba dywizję trzecią, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o rangę, więc... Ojej. Nie jest jakoś to dużo. A, i mogłem to dalej troszeczkę przytrzymać. Niepotrzebnie zatrzymałem akcję, ale czekaj, teraz można jeszcze to naprawić. I tak jest, pięknie. Jest, fantastycznie. Taka solowa akcja trochę można powiedzieć, bo ja to praktycznie w ogóle nie brałem udziału w niej. Devinio, ty dałeś piłkę na ich połowę, to się liczy. No, ale niech będzie. Niech będzie. Nie. Czyli takie 10% asysty, można powiedzieć. Dobra, ciśnij. Nie, ja cisnę, dobra. Ty ciśniesz. Okej. Okay. Oj, cholera, ja dopiero teraz cię przyciszyłem tak do tego momentu jak wcześniej, czyli przez pierwsze 2 minuty nagrania będziesz miał tak walnięte basy u mnie, że to po prostu będziesz stary jak osobista DJ. Ty byś mógł Tomorrowland swoim własnym głosem nakręcać, serio. O, wpuść, no pięknie. Stary, nie wiem jaka to jest ranga, ale drewno 3 chyba, co mi tak wydaje, bo kurde, jak ja stary strzelam im bramki, to nie może być nic dobrego. Jest dobrze, Dawidzie, wiesz swoje umiejętności. Ja lecę, tak jest. A spróbujemy sobie strzelić z pierwszych. A nie, był pierwszy. Oj. Dev, bronisz? No nie muszę. Ale wybij tylko. Wlatuj w to i przejebić to na ich połowę. Super, dobra. Przejmuję piłeczkę. O! Ty mną strzeliłeś? Ja strzeliłem tą, tak. Tak na to wyglądało, ale nie jestem pewien. Bardzo ładnie, no bo... Nie no, ale patrz, stary, jaka to akcja w ogóle rozklepana. Ty mi dośrodkowałeś, ja tu chciałem... Ej, ty, w sumie nawet dobrze to przemyśleliśmy, bo ja bym uderzył lekko, a ty wzmocniłeś mój strzał, nie? To było wszystko... Stary, nie możesz mówić, że to było przypadkowe. To piękna kooperacja. Lecisz, tak jest, piękna kooperacja. Oj. Okej, okay. Spoko. Ja to wlatuję w to. Który puści to po ściance, o. Oj, sorry, przepraszam. Dobra, będzie wrzutka. Myślałem, że longshota tam strzelę. Ale po ścianie, ale się minęli jak z powołaniem. Dobra, odbiję to i powinno lecieć do ciebie. Aj, troszeczkę za tyłu, za głęboko poszło. Dobra, Dev pójdzie do... Przyjechałem za daleko. Nie mogę się przyzwyczaić do tego autka. O, okay. Teraz to musisz wsadzić. Tylko to wsadź. Tak jest, pięknie, ładna wrzutka. 5-0, stary. Kiedy ja ostatnio wygram 5-0? 5-0, stary. Powiem ci więcej, ty strzeliłeś hat-tricka, stary. Easy peasy, lemon squeezy. Tak, dokładnie tak, tak chodzi. Ale kurde, powiem ci, że fajnie się gra. Fajnie się gra, jak najbardziej. Jestem zadowolony w 100%, więc możemy sobie grać tak dalej, Dawidzie. Lecisz ty. Stary, nie wiem jak przeleciał, stary analog przykryłem bloki ten. Dobra, luzik. Tu nic nie będzie, tak czy siak. Luzik, arbuzik, puszę. Miał pójść po kontrze. Tu też nic nie będzie. Widzę, że ci się przyjął luzik, arbuzik, ale to taki fajny, taki przyjazny tekścik, nie? Mhm. Bardzo. Czekaj. Miły rodzinny. Miły rodzinny, dokładnie, bo ja przede wszystkim, ja na moim kanale stawiam na rodzinną rozrywkę. Co widać zresztą po materiałach na moim kanale, więc tutaj nie ma co ten. Oj. Nie ma co ten. Ale ja mam twoje. Składnie jednak, nie? Nie, zablokował mi. Bramka. Ale po co ja mam ten, jak Dev strzela czwartą bramkę w meczu? No co gość ma wykończenie w tym meczu? No zobacz, stary, a jak przychodzi co do czego i wiesz, i ten... I trzeba strzelić tą bramkę chociażby na 1-0, to... To nie idzie.
No nie. Jak przychodzi mecz, gdzie gra... Wow. O, połączyłeś, tak? Jeden odszedł chyba. Nie, jeszcze żyją. Albo? Nie wiem, chyba skapitulowali. Chyba rage quit. No nie, póki co jeszcze gramy, ale chyba troszeczkę... Panowie chyba sobie troszeczkę kable pocięli. Ale no dobra, wiesz, ja sobie te... O, tak, Team już jeden wyszedł. Jeden wyszedł i teraz jak on wyjdzie, to już ameno. I Dev to będzie pierwszy mecz wygrany przez Rage Quit, nie? No i pięknie. No i pięknie! Mówisz, jedną bramkę będę strzelić. Dostałem Man of the Match. Dostałeś Man of the Match. Dobra, Dawidzie, spieprzamy stąd, nasza planeta nas potrzebuje. What the fuck? Jak bezwładnie. Jak stoi na masce teraz. Nie mogę się brudzić, halo. 4 bramki, asysty, no. Tak, no, ładnie, fajnie, powiem ci. Ja 3 bramki, 2 asysty, pięknie. Stary, wiesz jakiego sobie dobrego łososia przed chwilą zjadłem? Masakra. Dobra, moi drodzy, lecimy sobie z drugim spotkaniem. Po raz kolejny z Dawidem gramy w drużynie czerwonych. Dev, lecisz ty czy ja? Lecimy razem, chyba na krzyż. Dobra, robimy młyn. Kurde, kocioł taki, że w głowie się nie mieści. Okej. Bieg na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Dobra, spróbuj rzucić, chociaż nie. Ci już będą lepsi, bo widzę, że trafię w piłkę. Chociaż... Aj, mogłeś mówić, że ten, sorry, nie wiedziałem, że jesteś z tyłu. Właśnie nawet nie wiedziałem, że ten, że na nią jedziesz. Dobra, bieramy malinkę. Dobra. Ratuj. Co za typ odbił się od ściany i to wybił. Dobra, okay. Oni troszeczkę lepsi zdecydowanie. Dobra, tu to wybiłem jeszcze, Boga? Aj! Będzie... Dobra, nie, to nie leci, sufit. To nie leci sufit. Bramkę. Sufit, poprzeczka, dobra. Dev, dasz radę sam? Kurde! Trafił. Dobra. Zeszła w bramkę. Spoko, wybiłem to. Oj, przeskoczyłem. Dobra, leci po ściance, ale dobra, ładnie to przyjąłeś. Ładnie? Nie, patrz. Nie zdążę zdać. Yes, sorry, przepraszam, kurde, nie tym zderzakiem tu uderzyłem. Dobra, ale i tak on to by wybił, jak nie ten, więc obojętne. Super, trzeba biorę malinę, ale skąd on? O, poczekam tu chwilę. Właśnie, arialami zdążyliśmy. O! O, patrz, nie! Tak, jest, patrz, ładnie! Patrz jak to na raty poleciało, what the save, to w sumie ma rację, aż mu dam close one, tylko gdzie to jest? Kurde, o jest, close one, stary, patrz jak to na raty wleciało. No, ładnie. A szkoda, ale... że tego nie tyknął, bo bym miał brameczkę Arial, szkoda. Dobra, oj, jest moja. Devinio twoje, asekuruj tam. Wleć w to mocno, ja będę tutaj czekał z przodu. O nie, dobra. Wleciał ten drugi tak z tyłu też. Ty jak na mnie wjechał, stary! Od tyłu na mnie wjechał jeszcze bez pardonu, sobie najechał na moją dupę. Jak lubi? Ale ja nie lubię. O czy lubi? Się... Nie, za mocno. Dev twoja. Ale. Ładnie. To chyba pierwsza piłka, którą uderzyłem w powietrzu w tej grze. Co ty gadasz? Nigdy wcześniej próbowałeś arialów? Próbowałem, ale nie wychodziło. Ładnie, dobra, czekaj. Dobrze. Co to jest za koleś, ty, ten lord, naprawdę, kurde. Zresztą oni obaj, jeżeli chodzi o grę w powietrzu, to troszeczkę tutaj trzymają poziom. Na pewno lepszy niż my. Jak dasz radę? Czekaj, bo tutaj się z tym motam jak... No i się zamotałem sam, ale kurde no... Dobra, stary, przeskakują nade mną, nie mogę nic zrobić. Aj, szła w bramkę, kurde, to mogła być ten, mogła być Ladwera. Dobra, ważne, że jest prowadzenie, tylko teraz nie można dać mu strzelić tutaj. Nie ma nic. Jest. Tak jest, ładnie wybite. Dobra, podwójna interwencja, Dawidzie, to jest to. Włączyłem Dev i Dawida i wyszło Dawidzie. David, pięknie. Mów mi Dave. Bardzo mi się podoba. Lordy, weź mnie pójść, gościu. No właśnie, on cały czas puka, no nie? Spróbuj wrzutkę. Patrz, Dev. Pyk. Tak jest. 2-0, piękna wrzutka, stary, ładnie. No i to o to chodzi, o to chodzi. Chłopaki grają dobrze, ale w defensywie to tak... Ale nie tak dobrze jak my. My jesteśmy profesjonalisty. Najlepszy duet na polskim YouTube, jeżeli chodzi o Rocket League. Dokładnie tak. I ja mówię kompletnie poważnie. Tak jest, możemy polecieć razem. O, chyba odpuścili już. Znaczy, są niektórzy tacy, którzy nie biegną do tego, znaczy nie jadą, tylko oni zostają na bramce i bronią. I najgorsze jest to, że jeżeli ktoś ogarnia to, bo to czasami wychodzi dużo lepiej niż takie nabieganie, bo ty wtedy wylatujesz w powietrze i takie etc. Trochę młyny się dzieją. Dev, musisz tu tyknąć! Tyknąłem. Super, dobra, pięknie. Ale żeś uratował teraz dupę. Ładnie. Wiesz co, teraz... Dobra, może pójść kontra, dobra. Jednak, nie? Nie, czekaj, bo tutaj on to wlecia. Jak się uderzyłem? Spoko, wybiłem to.
What? Ale long shot, stary, nawet się nie spodziewałem, że tak to uderzy. Chciałem tylko malinkę zabrać. Siadło mu ładnie, nie można mu tego zabrać. Cholera jasna. Niedobrze, niedobrze. Napiszmy coś ładnego. Dałem może ładny strzał, no bo był ładny strzał. No bardzo ładnie, lecisz ty. Lecę. No, no jak coś to ja na wrzutkę wbijam. Poszło, ale tak chyba trochę za słabo, chociaż... Stary, nie? Gdyby ten... Jak się ten drugi nazywa? Hero Leo. Gdyby nie on, to kurde, byś miał taką idealną wrzuteczkę. Kurde, nie, za bardzo wróg poszło. Dobra, czekaj, tutaj troszeczkę asekuracyjnie, bo to... Pyk! Jakoś pójdzie, patrz, na X-ją teraz w latu, Czekaj! To nie! Stary, prosto z linii to wybił. Co to jest za koleś, what nie? The fuck, i to no będzie jest, no i nie, zaraz nie, się... Kurde, tak. Jeszcze dojechał, do tego już myślałem, że to uderzył tak, że to pójdzie w lewo. Tak. Niewykorzystane okazje teraz, które wyszło. Stary, ale tu nie mogłem tego lepiej zrobić, kurde. Ale to też naprawdę, oni są dobrzy. Nie, to nawet nie ma co, no ten ma weterana, no nie, obstawiam, że ten drugi też coś koło tego, bo na pewno nie niżej. Także troszkę poziom wyżej nam dura, o. Trochę tak, ale to wiesz, to dobrze, my tutaj walczymy, nie? Nie ma co tam. Oj, dobra, def, moja. Mówię moja. Nie wiedziałem, z której strony jest. Ra. O! Ale byś lagowało, stary. Pięknie, jest bramka. Ale stary, zaczęło lagować, że w ogóle jechałem jakoś, nie wiem, no właśnie całkiem innym rejonie wojska. Tak zaczęło cię na TeamSpeaku też przycinać. Coś ci się musiało zacząć dziać u ciebie, bo na TS-ie też cię zaczęło przycinać. No kurde. Ale nie czemu, bo normalnie nie ma żadnych zerwań. Czekaj, zaraz zobaczę IP. Czy ten, tylko... O, ping ci wyrąbało, masz 160 pingu ponad, stary. To zobaczę, co będzie. Dobra, na razie mamy 40 sekund na wygranie tego spotkania, gdzie gramy z gościami, o które mają rangi o 2 razy większe od nas. Nie! O mój Boże! To ładnie. Stary, tyle szczęścia to masakra. Ej, bez kitu, tobie cały czas ten ping rośnie. Ale czemu ty? Nie mam pojęcia, coś... Odpalili ci pobieranie jakieś, ty. Nie! Wybij to! Ja! Stary, jaki jazd, stary, to jest taki fart, naprawdę. Dawno nie miałem aż takiej fartownej akcji w tej grze, serio. O, dev, czy ktoś to tutaj to zrobi? Czy ktokolwiek... Nie, jeszcze poprzeczka. Kurde. No ale to... dobra, dev, wygraliśmy. To jest najważniejsze... Nie jestem w stanie jechać. Deva przycina, moi drodzy, ale udało się nam, wygraliśmy, moi drodzy, drugie spotkanie, także mieliśmy rozgrywać 3, ale zasadniczo wygraliśmy 2 pierwsze, więc trzeciego nie ma sensu rozgrywać, bo nie ma tego napięcia, gdy jeden przegramy. Także, moi drodzy, ja awansowałem sobie do dywizji trzeciej bodajże, do Prospect 3 i dywizja 4, czy jakoś tak, nie mam pojęcia, a ze mną oczywiście był Dev. Siemanie, czy mnie ale... Słychać, także... Internet. Także, moi drodzy, to by było na tyle, że chcecie więcej Rocket League, zostawcie koniecznie komentarz, a ja się z wami żegnam. No i na razie i pa pa! No, yo, na